Cześć, jestem Raksis. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj, tak jak Wam obiecałem w filmie o tytule Brak świeżej krwi, nagrywałem film właśnie jak zacząć taką, powiedziałbym, swoją pierwszą przygodę z nagrywaniem Team Fortressa. I też pragnę zaznaczyć, że no nie chodzi mi to o jakieś nagrywanie, nie wiem, bardziej poważne, jakieś animacje dłuższe czy coś, takich powiedziałbym, filmów bardziej ambitnych w stylu Nema czy też Micha, tylko bardziej takie nagrywanie zwyczajne, hobbystyczne na początek, sam początek też po prostu potem, zwyczajnie z czasem, swoje umiejętności po prostu, po prostu będziecie rozwijać i to w jakim kierunku właśnie pójdzie czy właśnie będziecie zdolni zrobić jakieś takie, wiecie, animacje czy coś, to już będzie jakby, no, wasza prywatna sprawa. Ja tutaj się skupiam tylko i wyłącznie na takich tematykach, bym powiedział, yy, zwyczajnych, a takie czy jakie maści dodatki, typu jakieś, nie wiem, animacje co jakiś czas, jakieś wstawki, yy, jakieś inne SFMy na ekranie, to już jest wasz prywatny interes. I też razu mówię, że w tym filmie też zakładam z góry, że już macie w miarę sprawny mikrofon, na którym będzie posłuchać zwyczajnie dobrze i no słyszalnie słychać. Dziwna fraza, słyszalnie słychać. Oraz też komputer, na którym posłuchajmy na będzie jednak działać w miarę płynnie. Nie będziecie mieć żadnych, tak powiedziałbym, mocniejszych ścinek. Więc cóż, przechodzimy dalej. Punkt pierwszy, przed rozpoczęciem nagrywania. Założyliście już kanał, jednakże jeszcze nie macie żadnej miniaturki, żadnego baneru, żadnych filmów. To jest moment, kiedy staracie się właśnie nauczyć odnośnie tworzenia jakichś podstawowych miniaturek, gdyż miniaturka jest w sumie najważniejszą rzeczą, jeżeli chcecie, aby Wasz film był klikalny. Możecie w zasadzie zrobić to na dwa sposoby. Jeden, znaleźć właśnie jakąś umiejętną osobę, yy, która taką grafikę Wam wykona, czy to właśnie jakieś SFMA, czy to jakiś inny Photoshop, czy jakakolwiek inna forma ciekawej grafiki, przynajmniej dla oka. Lub też możecie się sami tego nauczyć. Yy, do tego jest też dużo bardzo filmów właśnie na YouTubie, jakikolwiek macie film w tej chwili w opisie, bądź też klikajcie u góry. Lub też właśnie w tym przypadku pierwszym, osobiście Wam polecam mojego grafika, jeżeli ktoś z Was by właśnie chciał ową karierę zacząć i nie umie, i nie ma zamiaru się uczyć po prostu, no zwyczajnie nie ma chęci jakoś tam do nauki i robienia grafik. Polecam go serdecznie, gdyż bardzo robi bardzo fajne jakości miniaturki, ogólnie grafiki profilowe, czy też innego typu tego rzeczy. Więc macie kontakt w tej chwili na ekranie, jego Discord tag, bądź też będziecie mieli właśnie też w opisie wszelkiej maści dane kontaktowe, jak już mamy tą, powiedziałbym, ową grafikę zapewnioną, kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest dobra jakość audio naszych filmów. I tutaj, jak już założyliśmy właśnie fakt, że posiadamy owy mikrofon, bardzo ważną rzeczą jest to, byśmy jednak posiadali tę ową mutację. Ponieważ zwyczajnie, no nie dość, że możliwe, że będą Was słuchały osoby też starsze od Was, fajnym jest to właśnie, aby też Wasz głos nie był taki, powiedziałbym, demotywujący do słuchania w stylu takim, że badajcie się na jakieś, załóżmy, nie wiem, poważne tematy czy coś. I nagle jest w tym momencie, że no, Wasz głosik jednak jest troszeczkę, bym powiedział, nieadekwatny do owego tematu branego pod lupę. Po prostu zwyczajnie musicie też się jakby liczyć z tym faktem, że jak macie ten głos, powiedziałbym, bardziej piskliwy, to jednak duża część osób może mniej Wasze zdanie brać pod uwagę. Rozumiecie chyba, o co mi tutaj chodzi. Kolejną rzeczą jest nagrywanie. Nagrywanie co o tyle prostsze, że w zasadzie nic nie ustawiając możecie już mieć filmy, powiedziałbym, nośnej jakości. W większości programów, no, po prostu wtedy wyznaczy, że po prostu klikacie jeden przycisk, no i tyle z filozofii. Programów też jest od, powiedziałbym, od Roma, więc po prostu wszelakie macie linki, macie też w opisie e, ze wszelkimi działaniami tych programów, właśnie w owym filmie. właśnie, jaki program, jak wam co obciąża, ile wam co, jaki ma rozmiar, i pliku, itd. Tak Oraz też różnego rodzaju właśnie też podstawowe ustawienia, To znaczenie po prostu posiadania lepszej jakości tych obych filmów, niż właśnie ta, powiedziałbym, jakość przystępna. A skoro już omówiliśmy właśnie takie powiedziałbym, podstawy, jeżeli chodzi o słuch, podstawy, jeżeli chodzi o wizualność, to też jakby, żeby to po prostu z łączyć. złączyć. I tu jest znowu ponownie jakaś tam kwestia, że potrzebujemy albo właśnie tej osoby, albo samej nauki. W przypadku osoby wam zwyczajnie no, niezbyt pomogę, bo mm, kiedyś korzystałem z usług jednego, jednej osoby, która właśnie mi montowała filmy y, przez długi okres czasu nawet. I generalnie ta osoba już niestety w tym nie siedzi, więc jej wam nie polecę zwyczajnie, bo ta osoba już nie jest z tym zainteresowana. Yy, ale za to mogę wam powiedzieć coś odnośnie nauki. Zwyczajnie znowu, jeżeli chodzi o naukę, macie wszelkie maści filmy i tak dalej w opisie, ponieważ sądzę, że nie jestem osobą kompetentną, aby takie rzeczy Wam tłumaczyć. Ale jeżeli chodzi, tak samo, o Wasz, powiedziałbym, montaż pierwszych Waszych filmów, to też nie muszą być jakieś, powiedziałbym, rzeczy duże. Ponieważ nie trzeba, abyście robili jakieś tam, nie wiem, turbo przejścia, załóżmy, nie wiem, wielkiej ilości, wielkiej masy. Jednakże wystarczy Wam tylko przejście fejdowe, czyli taka, powiedziałbym, podstawa podstaw. Do tego jeszcze dodacie jakiś tam gameplay w tle, który po prostu przycinacie, kiedy umieracie, oraz do tego jakieś tam, powiedzmy, tematy, które załóżmy, nie mówicie, powiedzmy, jakimś nożu do szpiega, załóżmy o kunaju. Jednak fajnie, aby ten, załóżmy, kunaj wam przyleciał na złóż na ekranie, chociaż po prostu miał coś napisać, jakiś tekst na tym ekranie, typu jakieś statystyki, Żeby też jakaś postawa informacja od was na tym ekranie się mogła pojawić. Idąc dalej, odnośnie rzeczy, które są wam potrzebne, przechodzimy do waszego indywidualnego loadoutu na waszej main klasie. Do pozostałych nie potrzebujecie o tyle, tak jakoś bardzo strasznie tych owych loadoutów jednorakich, możecie je tam sobie śmiało edytować, ale ważne abyście właśnie na tej jednej klasie, jednej postaci mieli ten swój główny loadout, ten rozpoznawany ten slash loadout youtubera. A po co jest taki loadout? No zwyczajnie byście się lepiej kojarzyli właśnie ludziom, abyście byli bardziej rozpoznawani, przez co aby o was mogli łatwiej gadać jak właśnie rozmawiają między osobą, która was ogląda, a osoba właśnie, która jest poziomem słuchaczem, to zwyczajnie was nie wie i właśnie po czym ma was kojarzyć. Proste przykłady właśnie takich powiedziałbym w miarę i to bardzo rozpoznawalnych loadoutów to jest załóżmy nie, Michu z zielo... tym swoim zielonym gibusem, autyzm z białym gibusem, czy też właśnie NEM z tymi goglami oraz tą grzową brodą. Kolejną rzeczą, którą wam po prostu zwyczajnie bym powiedział radzę, jest jakiekolwiek usegregowanie różnych kategorii na kanale. Typu właśnie jakiś tam zwiastun dla widza, jakiegoś tam ważnego właśnie dla was filmu, który potem nagracie, typu właśnie co tu będzie, mieć jakiś taki spisak treści, które będą na tym kanale. Różnego rodzaju kategorie w stylu, właśnie przesłane filmy, właśnie popularne filmy. Fajnie też, aby właśnie był taki zbiór wszystkich waszych playlist na kanale, żeby właśnie ogólnie nie zapominać o tworzeniu playlist, w którym będzie zalać te swoje filmy. te właśnie różnorakich, różnych pojedynczych playlist po prostu na tej właśnie karcie samych sobie. Zwyczajnie, właśnie, aby taki potencjalny widz, potencjalny odbiorca mógł zobaczyć na wasz kanał taki w stylu, o fajnie, on nagrywa, załóżmy, poradniki, różnego rodzaju właśnie takie inne rzeczy inne treści, które po prostu są dla was, będzie powiedział, takim trzonem waszego kanału głównym. Rozumiecie chyba, o co mi tutaj chodzi. Co prawda też właśnie nie musicie owego, powiedziałbym, punktu, który przed powiedziałem, robić. Bo że sobie radzą bez tego. Jednakże osobiście wam zwyczajnie radzę, bo po prostu jest to przyjemne w odbiorze, moim zdaniem, jak i wielu innych, większych twórców. To przejdźmy może teraz do kontentu. Jak dobrze wiecie, no content TFI, jak to mówiłem wielokrotnie, jest zwyczajnie no po prostu okrojony z spodu no, na bardzo, ale to bardzo rzadkie aktualizacje od Valve. Z tego powodu też to ja się powtórzę: jest to bardzo trudny content. Ale mimo to, no, po prostu nagrywajcie to, co zwyczajnie chcecie, nie przejmujcie się tym, że nagracie coś, co już ktoś kiedyś nagrał. Nawet powiem tyle: Wzorujcie się na, na, na tym, kto coś kiedyś zrobił, jednakże nie róbcie plagiatu zbytnio nie wiem, moim zdaniem jak ktoś nagrał kiedyś tam chęć czasu poradnik temu, na przykład nawet ja, nie wiem, ktoś ze starszych youtuberów typu IC, czy załóżmy, poradnik do MFMA typu Nem. Dalej wy macie prawo nagrać, jeżeli macie jakąkolwiek wiedzę na ten temat użyteczną dla takiej osoby. I ja to jak jest to z waszej perspektywy, może zrobicie to lepiej od kogoś, może zrobicie to po prostu ciekawie od kogoś, może, może nawet i gorzej, ale trudno. Macie prawo to zrobić, żeby wam to sprawi radość. Możecie robić jakieś, nie wiem, challenger od widzów, lub po prostu takie zwykłe challengery między kumplami. E, jakieś MFM'y zwyczajnie grać, typu właśnie tak, to robi Ben, ne e, Nem, Prezes, tak dalej. Jakieś pogadanki odnośnie tego, co się dzieje w TF-ie, wasze zdania na, na ten, różnego rodzaju tematy. E, newsy o aktualizacjach jak jakieś wchodzą, teraz właśnie tam niedawno była ta... E, był ten update o Wężach. Jakieś memy wewnątrz TF-a, animacje jak się nauczycie, to to już mówiłem wcześniej. Jakby śmiało macie tą, powiedziałbym, kartę otwartą. Nie musicie się jakoś tutaj zbytnio, powiedziałbym, ograniczać w tym TF-ie. A cała, tak powiem, pula mm, realizatorska no wręcz do was, czy typu właśnie wiecie tam jak to zrobicie, w jakim to zrobicie stylu, jak to wszystko złączycie i tak dalej. Jednakże tak powiedziałbym na początek, teraz co nagle, się to powoli jakieś tam wiecie, jakieś tam powiedziałbym challenge, gameplay'e jakieś luźniejsze. jeżeli ktoś z was jest powiedziałbym odważniejszy i tak dalej. Może zacząć jakimiś tam powiedziałbym coś a'la pogadankami, typowo właśnie jakieś tam ospoczności, społeczności, jakichś broniach. wasze tam po prostu wszelakiej maści opinie na różne tematy. I potem z czasem, zwyczajnie jak będą Wam też rosły te suby, też po prostu zwyczajnie ulepszajcie też te tematy, ulepszajcie też montaż w tych filmach i tak dalej, po prostu no uczcie się, rozwijajcie się wraz ze swoim kanałem. Ale też nie róbcie filmów w stylu, zagrajmy w Team Fortressa Hashtag 1 i tak dalej, po prostu to się nie przyjmie. Kontynuując owy temat, jeżeli po prostu robić, jakby powiedziałbym, lepsze filmy wraz ze swoim jakby wzrostem kanału, w końcu jakiś tam twórca tf Was zauważy, typu ja. Zazwyczaj wtedy taki twórca może Was, nie dość, że wypromować to jeszcze wam coś doradzić, typu co macie robić właśnie na danych filmach lepiej, co możecie właśnie poprawić na swoim danym kanale i tak dalej. Dodatkowo pamiętajcie o tym, aby dać też jakieś tam tagi związane z tf nie wiem, typu Teamfoctrest 2 Polska, TF2 Polska, TF2.pl, 2 tf2 2.pl, tf2 wiecie, tego typu tagi po prostu ułatwiam wam potencjalny odbiór odbiorców nowych, nie wiem jak to może być no potencjalnych nowych odbiorców wam po prostu dostarczam takie tagi i tyle. No, oraz taki twórca typu Java się może na taki film trafić po prostu no, łatwiej. I została mi ostatnia rzecz, która moim zdaniem jest w sumie najważniejsza, czyli cierpliwość. No bo zwyczajnie, no, powiem tyle, no, na pierwszym filmie nie ma co się oszukiwać. Nie zdobędziecie tych, nie wiem, 100 subów czy, nie wiem, 1000 wyświetleń. A jak już zdobędziecie, to powiem tyle, że gratuluję, bo to jest wyczyn jak na taki content z Ale te sobie będą raczej szły właśnie stopniowo, i jeżeli, powiem, będziecie właśnie ulepszać ten swój content w zależności do tego, e, ile macie subów. No po prostu zwyczajnie no, z czasem możecie mieć po prostu fajne przyrosty. Myślę, że to było na tyle w tym filmie, więc dziękuję serdecznie za uwagę. Starałem się zrobić, to, powiedziałbym, no ten temat okolicznie jak tylko mogłem. Jeżeli coś pominąłem, to przepraszam, ale też na pewno wiem, że pominąłem takie rzeczy, to był ekran końcowy i tak dalej. To akurat z tym pominięciem było akurat celowe. Zwyczajnie po prostu sądzę, że nie trzeba w takim filmie tego takich powiedziałbym drobnic poruszać. Z większych rzeczy myślę, że nic nie pominąłem, co bym chciał powiedzieć. No i cóż, życzę wam powodzenia. Do zobaczenia. Cześć!